Cześć. Cześć. Nie ma u nas jakiejś pory przejściowej, tak żeby między zimą a latem była wiosna jakaś? Nie. Albo jest mróz i pic i zimno i nie możemy tutaj ogrzewania włączyć, albo mamy takie upały, że nie ma czym oddychać tutaj w środku i siedzimy jak w piecu po prostu. No. Musimy jakieś sobie mikrofony w końcu jakieś tutaj, może one pomogą jakoś, co? Takie tutaj. Że nam będzie chłodniej? Nie, chłodniej nam nie będzie, można nas będzie ale nie, słychać, będzie można klimatyzacja i tak szumi, no. I tak szumi, no teraz też trochę szumi, ale no musimy coś mieć, bo byśmy tutaj się zagotowali. Nie, jest, słuchajcie, masakra po prostu, ale jeszcze większą masakrę to ma Samsung niestety w tym tygodniu, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym wam mówiliśmy pod koniec, jeszcze zanim się skończył ta ostatnia tygodniówka, która była, że pomimo doniesień recenzentów, tych pierwszych, którzy Folda dostali do rąk, Samsung nie zdecydował się na zmianę jakiegoś terminarza premier. Natomiast pierwsza informacja w tym tygodniu, która do nas dotarła, to, że niestety Folda na czas nie będzie. Czyli tak jak nie Samsung będzie. Zakładał 24-25. No tak, mieliśmy dzisiaj miało nie być tygodniówki, bo mieliśmy Folda oglądać. Tak. No generalnie ostatnie informacje, tak jak ci ludzie, którzy sobie tam pozamawiali w preorderach ten telefon, dostali, że 13 czerwca, ale cholera wie, no może być różnie. AT&T przysłało każdemu, kto zamówił ze względu na to, że ich przepisy federalne po prostu do tego, to nie tak, że sprzedawca albo operator taki dobry, nie. To ich przepisy do tego zobowiązują, że jeżeli czegoś nie ma na czas, jeżeli się wydłuża kwestia sprzedaży, doręczenia czegoś zakupionego również przed sprzedaży, to oni mają po pierwsze obowiązek poinformować klienta o tym, że taka zwłoka nastąpiła, po drugie mają dać możliwość rezygnacji ewentualnie z zakupu. Nie słyszałem, żeby ktoś zrezygnował z zakupu Folda. No tak, ale natomiast się oni tam podali właśnie taką datę, jak ale której Adam wspomniał, może się skończyć. Może się skończyć tak, że 13 czerwca dostaną informację, że kolejne przedłużenie, albo dostaną kasę z powrotem, bo no jest teoretycznie taka możliwość, że Samsung jednak stwierdzi, że nie. To wpadka, wycofujemy, nie robimy tego. Może się po prostu okazać, przy czym mówię, dla mnie to jest rzecz kuriozalna, dlatego że ta konstrukcja się nie zmieniła w tym czasie. Samsung był zdecydowany właściwie wypuścić ją do sklepu. Ta rezygnacja wydaje, chyba że znasz jakiś inny punkt, wydaje mi się, że nastąpiła ze względu na to, co powiedzieli dziennikarze, że smartfon po prostu się psuje. Ja myślę, że nie wiem, czy jakiś inny zaczęli może już badać niektóre egzemplarze i może doszli do jakichś wniosków. No tak, ale to jest... Może coś trzeba poprawić. Coś niesamowite. Ogromny producent, który naprawdę powinien mieć, jeżeli chodzi o kontrolę techniczną, no bardzo wyśrubowane jakieś te normy kontroli technicznej. A tutaj po prostu przechodziło, nie wiem, na takiej zasadzie, żeby prezesowi nie podpaść, że panie prezesie to się nie nadaje do sprzedaży, kurde. A ja no, myślę... Powiedz, bo dla mnie to się nie mieści w głowie. Testy laboratoryjne nie do końca oddają realne życie. No to trochę tak, jak kupujesz samochód i dowiadujesz się, że on pali 7 litrów. Tak? Ale w laboratorium, a nie w realnym życiu. Bo i tutaj tak samo, no testy po prostu testami. W laboratorium było ok, dali ludziom do rąk, no nie przeszło. Nie no, ale ja sobie kurde nie wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam. No. Nie posadzić 10 Chińczyków, testerów zawołanych, którzy testują wszystkie smartfony, nie kazać im, teraz siadacie i tutaj symulujecie normalne działanie na smartfonie. Jak symulowali, może było dobrze. No. Nie nosili na przykład tego na dwór, nie nosili w kieszeni, nie używali tego w różnych tam warunkach, nie wiem, nie obsypali ciasteczkami w knajpie, nie zalali piwem, no tysiące różnych scenariuszy można zrobić w laboratorium, a życie... Ale kurde, dla mnie to jest przedziwne. Według mnie to tutaj nastąpiło coś takiego, że zróbmy jakoś to będzie. Naprawdę. Coś takiego Samsunga raczej nie podejrzewam. Raczej tu myślę, że właśnie to, że testy... Ale słuchaj, wyobraź sobie, Adaś, to jest korporacja ogromna. Jeżeli właśnie robi dlatego się coś wielkiego pod... To właśnie dlatego bym się spodziewał tego, że Samsung nie ogłasza premiery w momencie, kiedy ma niegotowe urządzenie. A tutaj tak się okazało. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, taką jaka jest rzeczywiście w dużej korporacji, że jest ogromny nacisk, ogromna presja, ponieważ się ścigamy, tak? Chcemy być pierwszymi, którzy pokażą innowacyjne urządzenie na rynku. No, bo... I przez to pewne rzeczy po prostu gdzieś znikają. Znaczy bardziej działa ta presja, że to ma być wypuszczone na czas, niż presja, to przygotujmy to urządzenie tak, żeby na tym nie było wpadki. I w tym momencie wychodzi na to, że to jest po części wina Huawei, który pokazał Mate X. Samsung bardzo chciał być pierwszy,
pierwszej i czegoś może nie zdążyli zrobić, tak, znaczy, żeby być pierwszy. Ja tutaj akurat nie widzę nic złego, znaczy taka presja dotycząca, no, kto pierwszy pokaże jakąś innowację. No ale to wiesz, to może być zgubne w pewnych warunkach. Może być, znaczy inaczej, wiesz, wydaje mi się, że lepiej zrezygnować i poczekać z premierą, niż jakby ogłosić premierę, prężyć muskuły, a później się okazuje, że... No ale tu właśnie chodziło o to prężenie mózgów nie wyszło na to. To znaczy ja jakby przez to jestem po pierwsze bardzo ciekaw, czy Samsungowi w jakiś sposób uda się naprawić to, co zostało źle zrobione. Tak. Bo to wygląda... Znaczy, no, wiesz, chodzi mi o to, czy jakoś w miarę sensownym czasie im się uda to naprawić, bo według mnie to jest wada konstrukcyjna dotycząca samego wyświetlacza, a nie czegoś innego. Natomiast druga rzecz, która mnie interesuje, to jak pójdzie w takim razie z Mate'em X. Czy Huawei pokaże? Czy pokaże na czas? Czy się nie zastanowią również nad tym, czy nie warto z taką premierą poczekać? No bardzo pewnie poczekają. Zobaczysz, szczególnie, że do tej pory ludziom tych telefonów nie dano do rąk, tak? Można było z dużym trudem pomacać na różnych pokazach w ograniczonym gronie, ale tak do ludzi z tym nie wyszli, więc to też o czymś świadczy. No, pewnie to asekuranckie zachowanie w tym momencie im wyszło na dobre. No ale też pożyjemy, zobaczymy. Pójdą do ludzi, może się okazać, że ludzie wygenerują jeszcze inne usterki, o których w Huawei też nikt nie pomyślał. No tak, ale to będzie to samo. Taka usterka dotycząca wyświetlacza wydaje się rzeczywiście chyba najbardziej spektakularna. Nie wiem, ja bym tutaj się wstrzymywał od ocen i od jakby no... Nie. Ja się od ocen akurat wstrzymywać nie będę. Uważam, że to jest zapowiedzenie konkretnej premiery, konkretnego urządzenia na jakiś czas, sprężenie mózgów i mówienie, to już jest gotowe bez względu na wszystko, a później rezygnacja z premiery, bo jednak okazuje się to wada prawdopodobnie konstrukcyjna, według mnie jest naganne, szczególnie dla tak dużego producenta, jakim jest Samsung. Bez dwóch zdań. Ja jestem tylko i wyłącznie łagodny ze względu na to, dla Samsunga, że proponuje rzecz innowacyjną, więc coś nowego zupełnie, coś, czego do tej pory jeszcze na rynku nie było w takim kształcie. I z tego powodu ja jestem w stanie być pobłażliwy, natomiast mniej pobłażliwy bym był, gdybym rzeczywiście na tego smartfona wyłożył pieniądze i okazałoby się, że niestety żadną miarą nie jestem w stanie dostać działającego normalnie urządzenia. Poczekaj, dostaniesz, bo już są plany, w zeszłym tygodniu były też przecieki, że Samsung szykuje kolejne jakby odsłony Folda. Ten pewnie zostanie szybko schowany, zapomniany i tak dalej. Wejdzie kolejna konstrukcja, to już będzie zdecydowanie udoskonalona, pozbawiona tych chorób wieku dziecięcego. Bardzo dobrze, to wtedy ja się będę bardzo cieszył. Natomiast dzisiaj mamy dzisiaj i mamy taką sytuację, że jeden z dużych producentów... Na razie czekamy. Plamę, tak? Może większą plamę by dał, gdyby rzeczywiście dopuścił do tej sprzedaży. Lepiej i chyba rzeczywiście zrobili... ludzie by dostali te smartfony. Nie, lepiej by zrobili, gdy poczekali, aż by mieli dobre urządzenia dać, takie, które mogą ludziom sprzedawać, wydaje mi się. Na takiej pozycji stoję jako konsument, tak? Jako ktoś, kto wydaje ciężko zarobione pieniądze na urządzenie. Ten drugi też nie wiadomo, jaki się okaże w normalnym użytkowaniu. Nie, nie wiadomo. Jeżeli drugi się okaże kiepski, to będziemy jechali po drugim, nie bardzo jest co i jak. W tej chwili ja nie jadę po urządzeniu, bo trudno jest jechać po urządzeniu, którego się nie miał w ręce. Ja jadę w tej chwili po jakby polityce sprzedażowej i wdrożeniowej producenta, a nie po urządzeniu. Do urządzenia nic nie mam. Po prostu okazało się, że jest niegotowe zwyczajnie. Ale za to mają gotowe coś innego. Wielki tablet zrobili. Dzisiaj, słuchajcie, Samsung pokazał 17,5 cala, jeżeli dobrze powiem. 17,3. 17,3. Full HD, czyli taki telewizor na kolana z fajnym takim stojaczkiem, z obudową dodatkową jakby z... Tablet domowy. Trudno nawet mówić o pokrowcu. On jest, z tego co widziałem, dedykowany głównie Amerykanom, bo i w Stanach dzisiaj wyszedł w ogóle, w AT&T się pojawił. I jeżeli chodzi o oprogramowanie, to ono jest raczej amerykańskie, typu właśnie Amazon, w stacji telewizyjnej amerykańskie. Tam dokładają jakieś bonusy, tak, dostęp do rzeczy, do bibliotek filmowych i tak dalej. Taki sprzęt do użytku domowego, do wideo rozmów, tam oni go reklamują, że sobie będzie można pogadać. Kamerka 5-megowa jest z przodu. Tak, tylko jedna kamerka ciężko by było mega, bo jakby sobie wyobrazić Amerykanina, który wychodzi z domu z takim tabletem w ten sposób robi zdjęcia. To akurat mogę sobie wyobrazić. Duży Amerykanin, to i tablet też musi być duży. No ale do specyficznych zastosowań tanie to nie będzie, bo ja tam przeliczyłem 2800 z groszami wychodzi.
w środku 3 giga RAM, 64 pamięci. 2850, jak policzyłem. Z tym, że można kupić albo za 740 baksów jednorazowo, albo rozłożyć na, bo jest 12 wersja, miesięcy i to wypada tyle samo. Jest wersja z opcjonalnym baksów, LTE, więc od. Znaczy inaczej, AT&T promuje wersję właśnie z LTE, no, czyli takie, gdzie można wsadzić i w kartę pamięci. Nie jest zbudowana, co fajne. Znaczy kartę SIM, która nie jest zbudowana, i kartę pamięci do tego jeszcze. Natomiast tej wersji LTE jeszcze nie widziałem jakby w ofercie, czy Samsungowej na stronie, czy w ofercie AT&T. W związku z tym to ta druga jest dla mnie, tak? Jakby bez karty SIM jest dla mnie dodatkowa, tak? Aha, no. A w katalogu w tej chwili macie tą z SIM i z LTE, z obsługą LTE. 12 tysięcy mAh baterii. No, wiesz, trudno, żeby mówię, była mniejsza, nie zdążyłem, ale no, nie zdążyłeś. 60, wielki sprzęt, 64 flesza, 3 giga RAM. To powiedziałem. Przenośny domowy telewizor, słuchajcie, no, coś w tym rodzaju rozrywki androidowej. Jeżeli dzieciaki grają w jakieś gry, to grają w jakieś gry. Rodzice sobie oglądają albo telewizję, albo kablówkę, albo jakąś płatną, online'ową. Takie coś zamiast laptopa, no bo wiele z tych rzeczy robi się w domu na laptopie. No ale laptop też nie zawsze bywa poręczny, nie zawsze potrzebujemy pełnej jego funkcjonalności. No to zamiast laptopa, żeby obejrzeć film, taki tablet wystarczy. No i tyle. Trochę mi się zdawało, że już próbowali, bo próbował przecież Samsung i Lenovo wcześniej próbowało z jeszcze większym. No też Samsung teraz go zmniejszył, bo View, ten jedynka, czyli po prostu Galaxy View, chyba sprzed roku czy dwóch, był sporo większy, on miał tam ponad 20 cali. No ten jest trochę poręczniejszy, może takim wyszło z badań, że ludzie nie chcą aż tak dużego ekranu, chcą trochę większej mobilności, żeby jednak to się dało chociażby włożyć do plecaka i zabrać na urlop. Ja tutaj widzę jeden problem, mianowicie problem z wytrzymałością wyświetlacza również, to znaczy oni tam nie podają żadnej ochrony, jeżeli dobrze pamiętam, w każdym razie Samsung nie podaje i AT&T nie podaje, a jeżeli to jest taki tablet domowy, to jest jedna z tych rzeczy, które powinny być podstawowe. Bateria jest świetna, 12 tysięcy, ale na taki wyświetlacz to też na bardzo długo nie wystarczy. Natomiast brakuje mi rzeczywiście jakiejś powłoki na wyświetlaczu deklarowanej przez producenta, że o, macie tutaj, słuchaj, dzieciaki wam mocno nie, a jak zapaprzą wam dzieciaki, to przetrzecie ściereczką. Pewnie coś tak jest, tylko zapomnieli zakomunikować. No, producenci różne rzeczy zapomnieli komunikować. Dobra, daj mi już spokój temu Samsungu. Zajmijmy się czymś ciekawszym. Dobra, znaczy nie, no dla mnie, powiem szczerze, w tym tygodniu mijającym Samsung jest rzeczą najciekawszą. A widzisz, a ja bym tu się spierał. A co jest ciekawszego w takim razie? A wiesz co, ciekawe dla mnie było to, że mogłem sobie nowe smartfony Oppo pomacać. A tak, bo Adam był przecież ładnił się, bardzo ładne, z wyglądu mi się podobają, bo no specyfikacja jak specyfikacja, tak? Jeden jest mocniejszy, drugi trochę słabszy, jeden ma fajny aparat, drugi ma trochę mniej fajny. Ale sam wygląd tych telefonów do mnie bardzo mocno przemówił, bo nieliczny, jeden z mniejszych smartfonów, który aparat nie sterczy jak nie powiem co, tylko jest zlicowany z obudową i to nawet w tym mocniejszym, który ma 10-krotny zoom i teraz to już Oppo komunikuje, że no to jest 10-krotny rzeczywiście, jest co prawda nadal, jest to liczone między jedną matrycą a drugą jako różnica, ale jest 10 razy zbliżenie bezstratne. Znaczy, bo jakbyście się upił, to jest 6-krotne, ale tak jest we wszystkich, które deklarują 10-krotny łącznie z kompaktami. W związku z tym nie ma się tutaj co jakoś bardzo oburzać. Tak jest zwyczajowo. Ja się oburzam na nazwę tego smartfona. Jak można nazwać, słuchajcie, nazwa. Oppo Reno 10 times Zoom. To jest nazwa tego smartfona, może, taką jak komunikuje producent. Może ona po chińsku lepiej brzmi, bo wiecie, po chińsku no to ona jest dziesiątką i dwoma znakami opisywana raptem. Także jest Reno 10, cholera, no dobrze, znaczki. Ale jest. Teraz wprowadzałem to do Europy, to mogli zrobić jakąś fajniejszą nazwę. Ja bym go po prostu nazwał Zoom i już. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo wszyscy... Mógłby być Oppo w Reno 10 razy i też by się wszyscy zorientowali, no to 10X, nie, tak? To by mówili wszyscy, że to jest 10X, tak jak mówią na iPhone'a 10, mówili X, nie? No to na tej zasadzie. Dobra, zostawmy nazwę. To 10 Zoom ewentualnie, no. Tak jakby się już opierać. Słuchajcie, tak? też by było wiadomo. O tych telefonach macie podlinkowane, ja tam zrobiłem film, trochę pogadałem. To znaczy, mnie się jedna rzecz podoba, bo specyfikacje de facto są. Adam był w Szwajcarii na premierze tego, który obsługuje 5G, ponieważ Szwajcarzy se zafundowali. Bo to jest właśnie do tego chciałem teraz przejść. Od Ericssona se zafundowali 5G, natomiast te rzeczy, które w specyfikacji są fajne. Myśmy mówili o tych smartfonach, w związku z tym o specyfikacji już wielokrotnie nie będziemy się rozwodzić. O tym, że pięciokrotny bezstratny i dziesięciokrotny hybrydowy też wam mówiliśmy.
Natomiast jest jedna fajna rzecz, która rzadko się w smartfonach zdarza, mianowicie nagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ano. Chciałbym to sprawdzić, powiem szczerze, i zobaczyć, jak to wygląda w wykonaniu Oppo, bo jestem zwyczajnie ciekaw. Niemniej jest to taka rzecz, o której warto wspomnieć, że no, przy wideo no, popisują się przynajmniej, jeżeli tak chodzi o parametry wideo. Podkreślamy te cechy, to ja jeszcze poza tym, że te telefony fajnie wyglądają, jest matowe szkło w jednej z wersji, więc to taka, powiedzmy, nowinka designerska troszeczkę, to mają mini jacki i mają NFC te telefony, bo to może nie będzie jakoś tam szczególnie mocno rozgłaszane, a to akurat są takie cechy, na które no, wydaje mi się też warto zwrócić uwagę. No i co najważniejsze, ten tańszy, czyli po prostu Oppo Reno, będzie już niebawem w Polsce, bo 9 jest oficjalna polska premiera, chyba możemy powiedzieć, skoro zaproszenia przyszły. Cena będzie 2000 z groszami. Natomiast na ten drugi, czyli ten z 10-krotnym zoomem, trzeba będzie troszeczkę jeszcze poczekać. Zdaje się, że na zachodzie ma być w maju, więc u nas pewnie jakoś też tam maj, czerwiec się pojawi. No, kilka tygodni po tym pierwszym modelu. Polskiej ceny niestety się jeszcze nie udało ustalić. Polski oddział zapewne zna, tylko nam nie chcieli powiedzieć, no ale zrozumiałe w sumie. Przy okazji obniżyli cenę tam jeszcze paru modeli, ale to sobie sami sprawdźcie, jeżeli Was telefony te interesują. Te, co już były wcześniej wprowadzone. No i 5G, bo tam w ogóle, słuchajcie, dzisiaj dowiedzieliśmy, że Szwajcaria podobno ma być pokryta 5G do 2020 roku. Ericsson mają pokrywać. Szwajcarzy są bogaci, są w stanie pozwolić no, na Ericssona. I choroba, ja nie wiem, co zrobimy, no usmażą Szwajcarów, no. Taki, w każdym razie taki. Czytam ostatnio, słuchaj, powieść Kinga, która nazywa się Komórka. Polecam Wam bardzo. Aha. Bo to jest dla wszystkich tych, którzy czytałem, też polecam. A tak, czytałeś? Tak, czytałem. No Komórkę. Patrzcie, po branży poszło. Także King Kinga, Stephena Kinga, Komórka. Nie jest to nowa powieść. Ja nie, to z 2-3 lata. A więcej temu, nawet. Jakoś tak. W każdym razie polecamy, a propos smażenia głów, zmieniania osobowości, sterowania społeczeństwami i tak dalej. W zasadzie by... jest świetne. No ale widocznie mnie usmażyło, bo się jakoś nie boję. Tam nawet już było demo tego 5G i żyję, także chyba jest ok, mi się wydaje. Włosy straciłem, ale to wcześniej, więc to chyba nie od 5G. Ta książka jest tak stara, że on tam pisze o zwykłych komórkach, słuchaj, a nie no, o smartfonach. No ale no, motyw przewodni jest cały czas ten sam. Poza Oppo Reno, tymi, które Adam widział w Szwajcarii, wyskoczyło jeszcze Oppo A9 w Chinach z wyświetlaczykiem 6,53 cala, wyświetlaczem Full HD+, plus Helio P70 w dwóch wariantach pamięci, bo jest 428 albo 628, bateryjką 4000 mAh, zestawem aparatów z tyłu 16+2, z przodu 16. Wersja 6128 w przeliczeniu na nasze, na żywca, bez żadnych dodatków, kosztuje 970 zł. Drugie Oppo A1K wyskoczyło z kolei w Rosji, to jest taki zupełny budżetowiec. Mocno budżetowa rzecz. 6,1 cala HD+, Helio P22, pamięć 1,32 w 2 GB, 4000 mAh baterijka, co jest bardzo fajne. Pojedyncze aparaty z przodu, z tyłu 8,5 megapikseli i w przeliczeniu z rubli 600 zł na złotówki, też bez dodatków żadnych. To już zamyczmy to do końca, bo jeszcze Realme. O Realme 3, Realme 3 Pro, yes. Realme 3 Pro również w Indiach. Fajne wzorki, nie wiem, czy z tyłu widziałeś. Ta, ta. Fajne wzorki są rzeczywiście na obudowie. Wyświetlacz 6,3 cala Full HD+, Snapdragon 710, przepraszam. I teraz dwie wersje pamięci, bo jest albo 4,64, albo 628 giga, bateryjka 4000 mAh, z tyłu 16+5, z przodu 25 megapikseli, nagrywa w 4K wideo, ma szybkie ładowanie, to charakterystyczne dla Oppo, to VOOC, ale 20W, ale trójkę, czyli... znaczy 20W. Właśnie, bo widzicie, jeszcze Wam chciałem o jednym powiedzieć, przepraszam, bo tak się władowałem, no, ale... Te Oppo Reno też mają właśnie to VOOC 3,
czyli nie najszybsze ładowanie, jakie Oppo ma w swoim portfolio, ale to takie, powiedzmy, w miarę szybkie, tak? Do 20 W. Szybsze niż zwykłe, nie najszybsze, jakie może dać Oppo. Przy czym nie zrozumcie nas źle, my jakoś straszliwie nie promujemy szybkiego ładowania. Jeżeli możecie sobie pozwolić na zwykłe ładowanie wolne, normalną ładowarką, też możecie zupełnie spokojnie ładować. Co prawda po 2 latach ładowania raczej nie powinniście zauważyć jakby strasznego pogorszenia jakości baterii przy ładowaniu szybką ładowarką, no ale różnie bywa, różnie korzystacie ze smartfonu. Szczególnie, że akurat w przypadku Oppo, no to są zapewnienia producenta, że grzeje się przede wszystkim ładowarka, to jest rozwiązane tak, żeby telefon i bateria grzały się jak najmniej. Jeżeli chodzi o grzanie się, to rzeczywiście w tej chwili coraz popularniejsze są certyfikaty, tak? Natomiast ładowanie takim prądem. Wzrost temperatury szybkie, zawsze jest. Amperażu. I to jest jedna z rzeczy, które zabijają baterie, dlatego warto też wspominać o tym, że u nich się grzeje przede wszystkim zasilacz. Poza tym również egzotyczna rzecz, ale tym razem już wychodzimy poza BBK, poza Oppo. To jest LG X4 w 2019. On zadebiutował w Korei i nas tak średnio interesuje, tym bardziej, że my mamy... To jest klon. Po pierwsze, to jest K40 albo K12 Plus, zdaje się, jeszcze jest. Tak, dokładnie. No. Jakby tak popatrzeć po specyfikacji technicznej, to mniej więcej, poza tym to nie jest nic genialnego. Nie, nudny średniak z paroma fajnymi rzeczami. Ma tą specyfikację militarną, także możesz go opuszczać. Ma wytrzymalszą obudowę. Sporo LG tych sprzedawanych w Polsce też ma, nie zgoda, ale to jednak, bo to jest zwykły średniak, a jednak właśnie tego wyróżnia. Tak samo wyróżnia go dźwięk. No tutaj dali DTS-a, także jest nadzieja. Tak, jest nadzieja na lepsze brzmienie, co w średniaku nie zawsze się zdarza. Trochę. Cena w przeliczniku nie jest jakaś gigantyczna, ale u nas byłaby za wysoka, bo to dokładnie, jest 990 zł. Tego LG trochę u nas szkoda, za bo... 799 może by się dało sprzedać, ale tak poza tym... Wiesz, LG miałby spory problem, bo to jednak jest dość zwyczajna konstrukcja, by musieli właśnie te takie jego unikalne cechy mocno promować, a pewnie ludzie by i tak tego nie łyknęli. Natomiast skoro już jesteśmy przy LG, to trzeba powiedzieć, że LG rezygnuje z produkcji smartfonów w Korei. Z produkcji, tak. Czyli nie to, że będą w ogóle rezygnowali z produkcji smartfonów, tylko nie będą u siebie nie ich będą robić. Ich robić w Korei, bo oni za drogo. Do tej pory robili jakieś 10-20% swojej produkcji rzeczywiście na rodzimym rynku. Natomiast w tej chwili przenoszą produkcję do Wietnamu. I tak śmiesznie wychodzi, słuchajcie, dlatego że do tej pory smartfony były produkowane w piątek, a będą w Haiphong robione teraz. Tak pomyślałem sobie, że co masz zrobić w piątek, to zrób w Haiphong. Dobre. Nie wiem, czy wam się podoba, mi się bardzo podoba, bo sam wymyśliłem. Tak, Grunt to się śmieje z własnych żartów. Tak. To jest podstawa szczęścia. Nie potrzebuję mieć nikogo komicznego w otoczeniu, dlatego że doskonale sam się rozśmieszam. Także. A, jeszcze jedna rzecz dotycząca LG mi się przypomniała, słuchaj. Powiedz mi, co może być, bo ostatnio, w przypadku Motorola mówiliśmy o 3 aparatach z tyłu, kurwa. No. A co może być lepszego od 3 aparatów z tyłu? Poza 4 aparatami z tyłu oczywiście, co nas zafundowało LG, zaraz powiemy o tym. Nie wiem, 5 aparatów? 3 aparaty z przodu. Jak masz 3 aparaty z tyłu i 3 aparaty z przodu, LG w patent został wynaleziony gdzieś w sieci, że LG opatentowało 3 aparaty z przodu i 3 aparaty z tyłu. To nie znaczy, że to wyprodukuje, ale to też nie jest głupie. Skoro są 3 z tyłu, to nie będą 3 z przodu. Nie, ale że mnie się akurat chce śmiać, dlatego że Samsung kombinuje, jak tutaj ograniczyć liczbę aparatów na przykład, tak, robiąc obrotowy. Natomiast LG 6 aparatów, a my już pójdziemy. Grunt, że nie jest tak, że LG robi 6 aparatów, a Samsung też robi 6 aparatów, a potem wszyscy Chińczycy też robią 6 aparatów. Ja wolę jednak tak, żeby było troszeczkę inaczej, żeby się jednak te telefony trochę różniły i żeby w Samsungu się kręciło, a w LG kręciło się nie. W tym roku jakoś nie ma żadnej koreańskiej choroby taką, którą moglibyśmy uznać za narodową, dlatego że jednak to, co robi Samsung i to, co robi LG, różni się krańcowo od siebie. Samsung na przykład próbuje nadganiać, LG próbuje robić fajne rzeczy z softem, o czym mówiliśmy w Barcelonie. Nie będę wracał, bo mi się to podoba niestety. Wstyd mi, ale mi się podoba to, co robi LG z softem.
z rozpoznawaniem gestów i tak dalej. Także nie będziemy o tym mówili. Idziemy gdzieś dalej. Jedźmy, bo jeszcze było Meizu nowe 16S. Było 16S. I dosyć fajnie ten telefon z ceramiczną wygląda. Powiem szczerze, że to był smartfon, który mi się najbardziej w tym tygodniu podobał. Nocza, słuchajcie, nie ma. No nie ma nocza, zwykły jest. Nie ma nocza, zwykły jest rozciągnięty ekran, fajnie porządny, jest maciupeńki, aparacik na samej górze i bardzo wąskie ramki są. Ale mnie się ten smartfon, powiem szczerze, podoba. Tym bardziej, że on ma niesamowitą jakąś ilość zupełnie... Nie, to niesamowitą. Ma trzy konfiguracje pamięci. Ma malutowy wyświetlacz 3,2 cala, czyli na dzisiejsze warunki to jest prawie kompakt, słuchajcie. Full HD+, ma czytnik w ekranie linii papilarnych, Snapdragon oczywiście 855, bo to jakby nie było, jest jednak flagowiec. 128, 256 flesza, 6,8 RAM-u, 3600 bateryjkę i to niestety troszeczkę pachnie malizną. Natomiast poza tym jest oczywiście szybkie ładowanie, z tyłu 48 plus 20 megapikseli, z przodu 20 megapikseli. A i dlaczego nocza? Nie, to już mówiliśmy, że nocz, bo malutki aparacik jest, dobra. NFC ma również, w Polsce ma być pod koniec drugiego kwartału, Adam pisze. Właśnie, no. Za 2500-3000 złotych polskich. No to jest widełki, bo jeszcze nie znamy. Znamy ceny z Chin, ale wiadomo, no to... 628 kosztuje w przeliczeniu z juanów na polskie. Mhm. 1820, 828, 1990, 8256, 2270 zł. Tak to wygląda, trzy konfiguracje. Ale kurde, najbardziej mi się podobała ta pani, która reklamuje. Bardzo ładna skądinąd pani, słuchajcie. Tylko chyba ze względu na ten nocz, tak ostrzyżona na garnek się dawniej nazywało. Jakby jej garnek ktoś włożył na głowę i tak przyciął tutaj grzywkę. Śliczna pani. Poniekąd. No, ale... Niemniej grzywkę ma. A teraz jest modna taka fryzura na ten, na hełm. Nie bijcie dziewczyny, ja nie mam nic przeciwko, po prostu zdało mi się zabawne. Ale ja tutaj chciałem pochwalić, słuchaj, bo będę chwalił teraz, polskiego dystrybutora. Dystrybutora pewnie znacie, bo jest nim firma Maxcom. Do prawdy? Zapewne kojarzycie. Ja napisałem list protestacyjny do dystrybutora, że co oni sobie wyobrażają. Bez zdjęć przysłali. O Jezu, ty, dobra. Bez wszystkich informacji technicznych. Mało tego, z błędem. Nikt mi nie raczył odpowiedzieć niestety. Słuchaj, ale tu już nie o to chodzi. Okay. Ja się cieszę, że po pierwsze w ogóle przysłali. Ojej. Po drugie, było to faktycznie w dniu światowej premiery tego telefonu, a nie tydzień później. Ojej. I to chciałem pochwalić. Zrobili źle, ale zrobili na czas, w związku z tym wszystko jest. Słuchaj, ja się cieszę, że w ogóle zrobili, bo biorąc pod uwagę to, co robią niektóre polskie przedstawicielstwa, to mówię, no to się cieszę, że w ogóle coś było. No i jeszcze jest coraz lepiej. Ci, co nie mają przedstawicielstwo, nie mają. Zresztą powiem szczerze, nie wiem, czy wolałbym mieć kiepskie przedstawicielstwo, czy w ogóle nie mieć przedstawicielstwa, a mieć własne, nie wiem, we własnym kraju, albo jakieś ogólnoeuropejskie. Dobrze, ja bym chciał jedno i drugie mieć. Dobra, i w Polsce, i do słuchaj, tego dobra. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Lenovo niestety. Ojej, Z6 warto Pro. Powiedzieć, bo fajnie wygląda. Niesamowita rzecz, aparat z rekordową, smartfon z rekordową liczbą aparatów, bo z czterema z tyłu, plus piąty w zasadzie, jakby tak no liczyć. No tak, bo jeszcze dobrze, jest TOF. Bo jeszcze jest tak, Time of Flight. Wygląda całkiem ładnie, nie ma co się czepiać, jeżeli chodzi o wygląd, bo specyfikacja też jest spoko. Specyfikacja też jest spoko, on się pojawił w Chinach, tak żeby słuchajcie, żebyście nie zaczęli go nagle szukać w polskich sklepach, nie, on jest w Chinach. AMOLEDowy wyświetlacz 6,4 cala, Full HD+, Snapdragon 855 i tutaj jest, mnie się pomyliło, myślałem, że w tym Meizu, a to jednak w Lenovo jest niesamowita ilość pamięci, bo... Jakby wariantów pamięci jest 128, 256, 512 flesza, 6, 8 i 12 giga RAM. Baterijka 6000 mAh. 4! Chciałoby się, tak. No. Aparaty z tyłu, jest 48 megapikseli, które teraz pakują wszyscy do flagowców, plus 16, które jest szerokokątne, jeżeli dobrze pamiętam, plus 8, które, jeżeli dobrze pamiętam, jest z kolei teleobiektywem. No zobacz, ja tu mam zapisane, tylko kurczę, ciężko plus, mi spojrzeć. 2 megapiksele i to 2 megapiksele jest zadziwiające, bo ono służy, słuchajcie, do nagrywania wideo. No. Jak rozumiem, do wspomagania nagrywania wideo. I te 2 megapiksele ma optyczną stabilizację obrazu. I powiem szczerze, że mam zagwozdkę. Oni tam nawet tą technologię specjalnie nazywają. I tak nazwy się nie da zapamiętać, bo to się na moment zmieni. Natomiast specjalnie nazywają i te 2 megapiksele mają wpływać na to, że obraz podczas nagrywania wideo przestanie się telepać. Tak jak się u nas teraz właśnie zatelepało. A propos. Pomimo tego, że tutaj też stabilizacja jakaś jest, ale tutaj jest elektroniczna, w związku z tym nie ma co nawet o tym nie mówić.
I oni za pomocą tego obiecują kręcenie jakiegoś niesamowitego wideo. Ja powiem szczerze, mam pewne wątpliwości, ale piątą kamerką, jak już wspomnieliśmy, jest kamerka Time of Flight, tak? No. Ale takie dwie dziureczki są, prawie i nie widać. Tam jedne co widać to te cztery główne aparaty, a ten piąty to jest tak schowany, bo to nie aparat. Słuchaj, tak. Może jakąś sztuczkę opracowali, no coś musieli wymyślić, skoro się tym chwalą. No. Ja wiem, ktoś z Was mnie ostatnio prosił, mówił, że za mało szczegółów audio podajemy. Słuchajcie, podajemy tak mało szczegółów audio, dlatego że producenci mało o tym gadają. No. Niestety, natomiast tutaj dzisiaj możemy powiedzieć, jest Dolby, było przy LG. Ale przy LG jest łatwo, bo oni rzeczywiście... Bo oni rzeczywiście fają. Tutaj kładą nacisk. Tutaj na mamy Dolby Atmos, mamy Qualcommowego aptX-a do słuchania przez Bluetooth i do słuchania przez Bluetooth mamy LDAC-a Sony w zasadzie, albo przez zewnętrzne urządzenie, czyli obsługę tego kodeka, który fajnie po prostu koduje muzyczkę, plus TWS. TWS Plus musiałem sprawdzić, co to jest i okazuje się, że to jest True Wireless Stereo, które jest dla mnie dosyć niejednoznaczne, jeżeli chodzi o technologię. Jest opisywane jako obsługę słuchawek, które rzeczywiście są bezprzewodowe. Dziwnie to brzmi, ale ja wiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceny, zależne są oczywiście od wariantu pamięci, 628 1650 zł, od dziś w Chinach już można kupować, 828 1720 zł, 8 256 2170 i 12512, czyli ten najwyższy w tier pamięci, 2860 zł. Bez oczywiście doliczania jakichkolwiek narzutów, podatków i takich tam jeszcze innych rzeczy. To w zasadzie tyle. Fajny smartfonik, drogi smartfonik, no, cztery aparaty. Nie wiem, czy komuś do czegoś potrzebne, tym bardziej, że tutaj nie ma... Nie są w czołówce, bo w tej chwili jakby ilość aparatów średnio się liczy do czołówki. W tej chwili w czołówce są jednak ci, którzy używają peryskopu, obawiam się. Także tam, gdzie jest peryskop, tam są najlepsze zdjęcia. Natomiast tutaj też oczywiście nadal mogą być niezłe, jak najbardziej. Natomiast nie jest to czołówka technologiczna. Dwa Huawei, w zasadzie Honor i Huawei, bo Honor 8S i Huawei I5 2019. One są identyczne. Jeżeli chodzi o specyfikacje, któryś z nich, zaraz zerknę i powiem Wam, już widzę, który... Huawei i5 2019 ma jedną wersję pamięci więcej, bo ma jeszcze 16 giga flesza. Natomiast globalnie rzecz biorąc, to są wyświetlacze HD plus 5,7 cala, Helio A22, pamięć 16 albo 32, 2 giga RAMu, 3000 mAh bateryjka, po jednym aparacie 13,5, 13 z tyłu, 5 z przodu. No nic porywającego, ale no są, po prostu są, odnotowujemy. Ja bym wspomniał jeszcze o jednym Huawei, bo to będzie rzeczywiście coś ciekawszego. P-Smart Z w przeciekach. Pierwszy Huawei z wyjeżdżającym aparatem przednim. Nie, wcale, że nie pierwszy. A nie, bo... Sam miałeś dwa takie. Kurde, no. Jednego wygrał w konkursie fotograficznym, drugiego dostał od producenta. I nie pamięta, że były już Huawei z wyjeżdżającym aparatem. A nieprawda, bo nie miał wyjeżdżającego. No, wyskakujący miał. Nie, bo to nie były te modele. Kurde, no chyba ale pamiętam, to były te co modele. Miałem przed laty. Pamiętam kiedyś te telefony, to nie, to były P9 chyba, czy P8. Nie, miałeś dwa smartfony, w której wyjeżdżał ten aparat. Dobra. Dobra, niech Ci będzie, jestem żółwiem. Spoko. Możesz być. Jeszcze Redmi 3 w Indiach. 6,3 cala HD plus Corning Gorilla. Kurczę, bo przynudzamy już tani, 550 zł wychodzi na albo, albo 660, też w zależności tak, od tego, z większą pamięcią. 3,32 czy 6,64. Tak patrzę jeszcze i nie, no muszę powiedzieć, no muszę. Adam dzisiaj użył takiego bardzo ładnego sformułowania w newsie, pisząc o nowych renderach iPhone'ów 11. Napisał, że to są smartfony niezbyt nachalnej urody, ja się z nim zgadzam, powiem szczerze. No. Tym bardziej, że nie wiem, czy znacie, raz, że mają wielkiego nocza z przodu, wielkiego. No, sensem kompletnym. iPhone'owego nocza, czyli... No. Natomiast nie wiem, czy znacie Martiego Feldmana. Ty kojarzysz Martiego Feldmana? Ostatni film o Legii Cudzoziemskiej. No dobra, no to już teraz tak. Albo Młody Frankenstein na przykład. Poszukajcie sobie Martiego Feldmana w Google'ach. To tak jak spojrzycie mu prosto w oczy, to tak mniej więcej wygląda układ aparatów z tyłu nowych iPhone'ów 11. I to jest iPhone ma wytrzeć. Jak spojrzałem, to przede wszystkim ma jakiegoś takiego... Nie, oni no, to są, zrobili niesymetrycznie. Słuchajcie, zrąbali symetrię. No, iPhone, Chińczycy Apple, nie design. Od parady
uważają, że symetryczne jest piękne. Nie zawsze tak bywa. Mało tego, czasem piękne jest kompletnie niesymetryczne. Niemniej w prostych układach technologicznych to działa. My lubimy, człowiek lubi symetrię, a Apple, który zawsze no, stawiało na design, tam Johnny Ive i w ogóle sratatata. Aparacik, aparacik, aparacik. I to jeszcze takie, wiecie co, te obiektywy jak lorneta, po prostu ogromne. Dobra, znaczy, oby się to obroniło jakością zdjęć. Z tymi dużymi tymi szkłami na obiektyw, to ja bym był ostrożny, bo to może być kwestia renderu po prostu. Tak, to wydaje są rendery nieoficjalne, może to się zmienić. Wydaje ale mi się, są oparte... że ja widziałem zdjęcia i na tych zdjęciach te obiektywy tak, były takie ogromne, które mnie zaskoczyły trochę. Oni zrobili na renderach te duże obiektywy, dlatego że pojawiły się gdzieś tam wcześniej w przeciekach odlewy tej ramki nośnej, gdzie te otwory też są takie wielkie. I bazie uznali, że... Ramki dodatkowe na obiektyw zrobią. Znaczy obiektyw będzie jeszcze w dodatkowym kółku prawdopodobnie i nie będzie taki wielki, bo to nie ma sensu. Ale żeby... wiesz, z drugiej strony taka sugestia może być fajna. Duży obiektyw, to od razu myślimy dobre zdjęcie, nie? I może tutaj w tą stronę. Duże obiektywy. Nie wiem, jak ci spojrzeć w oczy. Dobra, słuchajcie. Miłego weekendu. Dzięki, że wpadliście. Dzięki, że byliście z nami przez te pół godziny. Już właśnie dlatego cię poganiałem. Słuchajcie, miłego piątku, miłego weekendu. Cieszcie się pogodą. Mam nadzieję, że wypoczniecie. Właśnie, a propos pogody. Za tydzień nas nie ma, bo są święta. Tak, miało nas w tym tygodniu nie być, a nie będzie nas w przyszłym tygodniu. No, kiedyś trzeba. Tak wyszło. Się. Wypocznijcie również za nas w te przyszłe święta. My będziemy wypoczywali na pewno i wracamy aktywnie. Po świętach. Widać po nas, że jesteśmy takimi, którzy po prostu wypoczynek aktywny preferują nad wszystkim. Sportowcy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.